przyjdź, Panie, przyjdź, Jezu, Maranata. Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź, Jezu, Maranata. I usłyszałem, jak gdyby głos donośny z nieba. Witam Was bardzo serdecznie w tym naszym piątkowym spotkaniu w Adwencie Wdzięczności. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że człowiek nie może żyć bez radości, dlatego że gdy jest pozbawiony prawdziwych duchowych radości, konieczne jest, aby uzależnił się od przyjemności cielesnych. Jakiś zło czy grzech może w nas zamieszkać tylko tam, gdzie jest puste miejsce, gdzie jest wolna przestrzeń. I Święty Tomasz z Akwinu mówił tak, że gdybyś był wypełniony prawdziwą duchową radością, czyli radością płynącą z bycia z Panem Bogiem, z bycia w bliskości z Nim, ze spełnienia tego, kim jesteś, sensu swojego życia, swojej tożsamości, nie wchodziłbyś w inne radości. W takim sensie, że ta by cię wypełniała i by ci wystarczała. Nie chodzi o to, że jakieś inne dobre, ziemskie radości są złe, tylko żebyś nie wszedł w żadne złe radości, które są grzeszne, takie, które prowadzą do czegoś niedobrego. Ojciec Joachim Badeni, dominikanin, często powtarzał ludziom, że jeśli w tobie pojawiła się jakaś grzeszna radość, to ta jest taką lampką, która ci się powinna zapalić. Która ci pokazuje, że jest w tobie miejsce niewypełnione Bogiem. Mówił, gdyby w tobie wszystkie miejsca były Bogiem wypełnione, to nie miałbyś gdzie wejść. Im więcej wypełnimy Bogiem, im te ważniejsze przestrzenie w nas, nasze myśli, nasze uczucia, nasze dążenia, nasza tożsamość, to kim jesteśmy, będzie się wypełniało Panem Bogiem, tym mniej będziemy stwarzali dostępu złemu, żeby cokolwiek w nas zrobił. Przyjrzyj się dzisiaj swojemu sercu i zobacz, co w nim jest. Co sprawiło ci dzisiaj radość, co cię zasmuciło, co cię wkurzyło, co było powodem irytacji. Jeśli już to w sobie ponazywasz i zobaczysz to wszystko, że nie ma w tobie szczęścia i radości, to oznacza, że nie jesteś wypełniony Panem Bogiem całkowicie. Niech to ćwiczenie uczy mnie i ciebie otwierania jeszcze bardziej swojego serca na Boga i wypełniania Go Nim. Uczmy się wdzięczności.